I siemanko mordeczki, śmietnikowy artysta z tej strony. Słuchajcie, miałem właśnie wyruszać na poszukiwania, a tu nagle telefon i zobaczcie, kto mnie odwiedził. Normalnie. Siemano, witam serdecznie. Normalnie skorpiona mamy. Normalnie skorpiona mamy tutaj. I słuchajcie, obgadaliśmy taki temat, że znajoma skorpiona ma dom pod Wrocławiem i tam jest podobno 15 obrazów, kilkanaście obrazów, nie wiadomo dokładnie ile. Są jakieś antyczne rzeczy, także Skorpion zaproponował, że możemy jutro tam się wybrać. Ale tą wycieczkę zrobimy innym razem, bo dzisiaj jest sobota, bardzo ważny dzień. Szogun też tak myśli i trzeba ruszyć na poszukiwania. Sobota to praktycznie najważniejszy dzień. Dlatego tą wycieczkę przełożymy, zrobimy ją kiedy indziej, na pewno w tym tygodniu. Chciałbym Wam przedstawić taki temat. Przyszły do mnie już pierwsze próbkowe aniołki szczęścia. Zasada jest prosta. Aniołki szczęścia przynoszą szczęście. Stawia się je pod kwiatami, to co rośnie, tak żeby stanowiły symbol szczęścia, rosnącego szczęścia. Aniołki szczęścia są tworzone przez naszą koleżankę. Tworzy je charytatywnie, tworzy je dla dzieci, dając im szczęście. To daje jej prawdziwą satysfakcję. To ja wysunąłem pomysł, taki po prostu, bo śmietnikowy artysta, to tworzyć chciałby po prostu, chciałby coś stworzyć. Chciałby pomóc. I dlatego zaproponowałem, żeby nasza koleżanka może spróbowała zrobić aniołki szczęścia przedstawiające podobizny ludzi, osób. Aniołki są zrobione z drewna, oczywiście są drewniane. Jest to masywne kawałki drewna i są dostępne w wersjach takich zwykłych, czyli losowych, przedstawiających losową postać, bądź są też dostępne w wersjach przedstawiających docelową postać. W tym przypadku, już Wam pokażę, w tym przypadku jest to aniołek szczęścia przedstawiający Alinę. Idealnie podobna, super podobieństwo, wspaniała pamiątka, słuchajcie, popatrzcie. Można dawać różne prezenty, można dawać bombonierki, można dawać jakieś kwiatki czy coś, ale normalnie takiego aniołka szczęścia podarować komuś, to jest masakra, to jest wyjątkowy prezent, Wam powiem. Jeszcze zwłaszcza, że jak ma to przynosić szczęście. Dlatego każdy, kto chciałby takiego aniołka szczęścia ze swoją podobizną, mega, dosłownie mega, to można pisać. Można pisać i będzie projekt, który będzie oparty na zdjęciach. Wyśle się zdjęcia i każdy może mieć w drewnie takiego swojego aniołka. I tego aniołka stawiamy, popatrzcie, tak? Tego aniołka stawiamy na przykład tak. Już Wam pokazuję. Pod kwiatem. I w tym momencie cała procedura już poszła, prawda? I w taki sposób właśnie ten aniołek powinien zadziałać. Także to są te dwie dodatkowe sprawy, oprócz poszukiwań, aniołki szczęścia, ten wyjazd po obrazy, zobaczyć pod Wrocław, to jest 50 km. Na pewno chcielibyście ujrzeć fajne jakieś, no niby twierdzi tam Skorpion, że ciekawostki. Także zapraszam na kolejne odcinki, a teraz trzeba ruszyć już na poszukiwania. No i lecimy, działamy.